w jakiej innej grze możesz zatrzeć silnik? Dostałem mandat! Niestety straciłem cały swój postęp w karierze i muszę zacząć założyć profil od nowa. To szły osiągnięcia, za które też dostajemy nagrody. Z tego co tutaj widzę na podglądzie, to nie są to jakieś duże nagrody. Tutaj mamy ogólne poziomowanie, które odblokowuje nam dostęp do kolejnych samochodów, jak rozumiem. I... o, tutaj się... Okej, tu możemy sobie kupić pierwszy samochód. Zobaczymy jak to wygląda teraz. Startujemy z kasą 13 500, więc całkiem fajnie. Musimy kupić pierwsze auto. Poprzednio miałem chyba ten samochód. No to głupio by było nie wziąć teraz coś z napędem na tył. 7 000 za niego zapłaciłem. I proszę bardzo, jest. Czekaj, muszę pomóc temu. Nie, czekaj, ja mu nie mogę pomóc, bo rozwalę sobie furę. Jadę stąd, żeby się zresetował, kurde. O, widzę, że jest nowe menu tutaj, żeby można było sobie furę odholować albo odwrócić na koła. O, kurde, muszę uważać na te krawężniki, bo można się nieźle rozwalić. W każdym razie tak, manual, napęd na tył. Och, ja bym chętnie podriftował. I ogólnie teraz jak zaczynasz karierę od nowa, no to w moim przypadku muszę robić te wszystkie wyzwania od nowa, a co się z tym wiąże, no zajmie mi to na pewno dużo czasu i raczej zrobimy sobie to wszystko na takim dłuższym live'ie, gdzie sobie to odblokuję i porobię razem z wami. A teraz po prostu zobaczymy jakie są nowości w tej karierze. W sumie powinienem zacząć od garażu i od sprawdzenia tych samochodów, jakie są nowe czy nie. O ja, lusterka działają tak jak powinny działać, wow. A czy to środkowe lusterko? Jeszcze chyba niespecjalnie, bo coś tam... No kiepsko widać tył tego samochodu, ale boczne... Już prawie, już coś tam świta, już jest prawie dobrze, nie? I zobaczmy jak wygląda mapa z góry. Czy doszły jakieś nowe miejsca? Transportowe? Może... Nie wiem w sumie. Ciężko powiedzieć. Trzeba by było trochę na pewno pojeździć. Tu nie byłem jeszcze wcześniej. Nie pamiętam, żeby było to miejsce, ale też nie pisali, żeby było dodane. Cementownia została zremasterowana i tutaj faktycznie jakaś nowa miejscówka jest. Oh shit! Patrzcie, teraz możemy dostarczać nie tylko ładunki, na które nie mam miejsca, ale możemy też dostarczać fury! Co prawda nie dostaniemy za to chyba dużo kasy, ale jest to coś całkowicie nowego. Wow! Okej, to zajebiście! A zobaczymy jak wygląda nowy wpis do dziennika logistyka. Coś mi się tam pojawiło, czy... Tak, tutaj jest ten punkt, okej. Widzę, że jest też ładowarka, nie zwracałem na nim uwagi wcześniej. Może była, może nie. I mamy tak, dalej mamy te ładunki, ale są też pojazdy i tutaj już mamy ciężarowe na przykład. I tutaj na przykład do tego transportu potrzebujemy mieć poziom drugi, ale poziom drugi jako transportowiec, tak mi się wydaje. My Cargo Automatic Road. To jest też coś nowego, czyli będzie wyznaczało nam automatycznie trasę w dane miejsca. Tak myślę, no trzeba będzie to na pewno sprawdzić. To co, robimy jakieś dostawy? Na pewno mi się coś do tej budy tu zmieści, ale przyjechałem tutaj w okolice toru, żeby sprawdzić możliwości driftowe tego samochodu. Oni ulepszyli system driftowania, ale tu chodzi bardziej chyba o punktację niż o sposób prowadzenia, bo ten sposób prowadzenia tych samochodów tutaj jest wystarczająco fajny, żeby sobie driftować na naprawdę ciekawym poziomie. Jest trudno, nie jest tak no doskonale jak w Assetto Corsie, jakbyś chciał sobie polatać. Ale jest to taki symulator trochę inny, nie? Na trochę innym poziomie niż Assetto Corsa, bo na przykład samochody w Assetto Corsie w środku są co? Puste, tam nic nie ma. Ja tutaj wszystko pracuję. Zawieszenie, tak jak powinno być, tak jest. Więc zobaczmy jak to tu... A, no i właśnie, musimy... Kusi mnie, żeby sprawdzić zderzenia, wiesz? Ale martwię się tym autkiem, że będę musiał je naprawiać. Jest tylny napęd! To jest ciekawe, to jest moje pierwsze auto w karierze z tylnym napędem. No, nie ma tutaj rewelacji, wiadomo, to jest standard. To nie jest jakiś samochód typowo do driftu zrobiony, to jest taka wersja standardowa. Coś tam rzuca, ty, tu jest ruch uliczny, a no tak, oni mówili, że coś tam...
Znaczy mówili, pisali, że tam dodają ten ruch uliczny też tutaj w tych bazach. Już nie będzie tu pusto, zobacz, ziomek sobie wyjeżdża normalnie na tor, teraz będzie się ścigał z pit stopu. Tylny napęd, ziomeczku. Patrz, tutaj normalnie są fury. Patrz, ile ich jeździ. Ale zajebiście, już nie będzie tu pusto, nie gadaj. O, tu się też coś pozmieniało, nie było wcześniej tych namiotów. I punkt był z drugiej strony tej strefy, a nie tutaj. Ej, ale sporo pozmieniali tutaj. I znowu mamy pojazdy do dostarczania. Na żadnego nie mogę dostarczyć, każdy jest od 5 poziomu. Jaram się takimi rzeczami, chociaż wiesz, to nie jest jakaś gra z fabułą, nie? Ale sam fakt, że masz tutaj coś takiego jak rozwalający się samochód i że musisz faktycznie na niego uważać, daje takiego boosta do imersji, że to jest szok. Tutaj widzę, że też jakieś budynki pododawali. Spędziłem dużo czasu w tej karierze, ziomek, i teraz tak po kolei zauważam, że są nowe rzeczy. Kusi mnie, żeby uderzyć, żeby sprawdzić ten replay. Genialne to jest. Uuu, ty napęd! Kurde, teraz jest sens w ogóle poziomować to wszystko, wiesz. Zdobywasz sobie poziom logistyka. I autentycznie to ma teraz kuźwa sens. Tutaj jeszcze jest dużo do roboty i tam napisali na przykład, że ulepszanie samochodu jeszcze jest w fazie bardzo wczesnych testów. Do tej pory w karierze tak naprawdę mogłeś zarabiać kasę, żeby kupować sobie samochód, no tylko wtedy, kiedy robiłeś wyzwania. Pewnie też teraz dużo kasy się dostaje za wyzwania, ale tutaj widzę, że wraz z poziomem tej kasy za transporty będzie dostawać się więcej, zwłaszcza za transporty samochodów. To myślę, że jest zajebistą informacją, zwłaszcza dla mnie, bo mnie frustrowało po jakimś czasie, że tak mało tej kasy mam z tych wszystkich rzeczy. Okej, no to i tak muszę sobie paczki zainstalować do tego samochodu. Świetnie wygląda ten kokpit, kurde, jaram się, takie lata 90. Zobaczcie tutaj to obszycie, nie? Drzwi, fotele. Kurde, z tyłu taki Japoniec typowy. Zajebioza, ja się tak wkręcam, ja się strasznie wkręcam w takie rzeczy. I na przykład jak grałem sobie w JDM Drift Masters, tam jest zajebisty klimat z kolei japoński, to od razu sobie pierwsze co zrobiłem, to wszedłem na takie aukcje, gdzie można do Gdyni zamówić sobie transport samochodu prosto z Japonii japońskiego i znalazłem Silvię za 70 tysięcy złotych na przykład. S15 z przebiegiem jakimś naprawdę symbolicznym. Ja nie wiem, co ci Japońcy robią z tymi samochodami, ale no genialna sprawa. Komputer, tu chyba niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o ulepszenia. Możemy przemalować samochód. O, okej. Okay. Dostajemy, no, tu mamy fabryczne kolory, metalik. Czy trzeba o, teraz trzeba płacić. Teraz się już płaci za zmianę koloru. Więc ja, mi się podobają fabryczne. Wiesz, jak zobaczyłem cenę tych niestandardowych, to fabryczne wydają mi się fajniejsze. Okej, okay. I teraz możemy tu kupić sobie części cargo parts. I, o, rówba, aha, bo tu możemy sobie na dach wrzucić. Dajmy tutaj, myślę, i do środka jeszcze. I wrzuciły się tu paki do bagażnika i tutaj wrzuciło się jedno duże. Kupujemy, tak, i super, ja już mogę Ej, no nie pomalował mi się samochód! Czekaj, jeszcze raz, painting, wybieramy czerwony, klikam, back. No kurde, nie działa teraz kolorowanie. Factory remove, okej. Ej, kasy nie zabiera, ani się nie maluje. No i mogę sobie sprzedać tylne siedzenia, bo tam wpakowałem pudło, więc nie są mi już potrzebne. To jest też dobra, nie? Jak możesz sobie wymontować na przykład, nie wiem, stabilizatory w samochodzie albo ABS, system ABS-u. I co, dasz radę jeździć bez tego, czy nie? Tu mamy jeszcze drugi komputer, w którym mogliśmy mieć dostęp do wszystkich innych rzeczy. Och, to, że się włącza ekran jak podchodzimy, to jest super. Tu mamy dostęp do samochodów, wszystkich, ze wszystkich sklepów. Znaczy tak było do tej pory, nie wiem jak jest teraz. Więc mamy przyczepkę. Prawie mnie stać na przyczepkę. Ja bym chciał tego pick-upa trafić, co miałem. Ja go tak lubiłem. Tu mamy, zobacz. Tanker trailer. Tutaj mamy jakąś ciężarówkę. I tu już sportowych trochę. No i naczepa 60 tysięcy, ale teraz może będzie szansa, żeby tą naczepę faktycznie kupić. Okej, okay, ale nie ma żadnej taniej ciężarówki. Tutaj mamy jakieś ten. No ciekawe, jak to z tym transportowaniem pojazdów by teraz było. 66 tysięcy. Tu mamy dostawy samochodów już od drugiego poziomu.
To też będzie fajne, żeby sobie przetestować jakieś autka, nie? Na starcie mamy całkiem ładne transporty. 80. O, tu już nie możemy tego zapakować. I tu na przykład możemy zabrać. Ale dziwnie. Teraz muszę znowu tak mało tych rzeczy zabierać. No ciekawe jak wygląda w porcie sytuacja, czy tam jest jakoś więcej tych rzeczy, albo droższe do zabrania? Nie mam pojęcia, no trzeba by było tam zajechać, trzeba to wszystko posprawdzać, bo myślałem, że w karierze zmieniło się mniej, ale dodali tu przede wszystkim więcej elementów na mapie. Ha! No i jadę swoim Japońcem. Przebudowany, przerobiony, unowocześniony. Mocy dużo nie ma, ale wystarczająco. Ta grafika, to rozmycie ruchu. Ach! Wiecie co by było ultra kozackie? Jakby można było tryb kariery odpalić na serwerze. Wyobraź sobie to. Mamy normalny roleplay. Wszyscy spotykamy się na serwie. Ciśniemy Beam NG. I normalnie robimy zlot, jak ktoś tam z was zdobędzie jakiś super sam, albo na live gdzieś tam, wiesz, ciśniemy, żeby zdobyć dużo kasy, albo nie wiem, robimy jakiś wspólny transport, logistyka, no kurde, to by było coś. Ale powiem wam, że gra jest ewidentnie robiona pod jakąś daleką przyszłość. Obecne komputery mój, teraz nie mam grę prawie ustawioną na maksymalnych ustawieniach graficznych. Te wiesz, wszystkie cienie, odbicia i tak dalej. A i tak ten komputer ledwo sobie daje radę. RTX 4080, procesor i9, 64 GB RAMu. I to sobie nie daje rady z tą grą, naprawdę. To jest, ta gra moim zdaniem jest lepszym benchmarkiem od Cyberpunka. To znaczy tutaj nie ma tych wszystkich ray tracingów i tak dalej, ale jeśli chodzi o moc obliczeniową, to tutaj każda maszyna się zdławi obecnie dostępna na rynku. Nie ma opcji, że nie. Nie ma tutaj prawie żadnej optymalizacji. Największą optymalizacją do tej pory, jaka tutaj jest, to to, że ruch uliczny jest taki, wiesz, uproszczony, nie? Człowiek. Okej, czy ja to dostarczyłem? Aha, teraz musimy klikać drop off, okej. Rozumiem. Wcześniej to się robiło na takiej zasadzie, że dojeżdżałeś na miejsce i samo automatycznie ci zrzucało, a teraz dojeżdżasz, musisz kliknąć i pokazuje ci się pasek postępu, nie? Co zrzuciłeś, ile i ile dostałeś za to expa. Podobało mi się bardziej to, że przyjeżdżałem i mi się od razu to zrzucało. Przyzwyczaiłem się do tego, bo już robiłem trochę tych transportów i było to po prostu szybsze, nie? Ale tak też jest dobrze, bo po prostu od razu będziemy widzieć, ile czego dostarczyliśmy, gdzie zmaściliśmy sprawę, bo się spóźniliśmy na przykład, albo ile dostaliśmy expa i który mamy poziom, wiesz, w tej dostawie, nie? Ty no kurde, co on robi? Czemu on tak dziwnie pojechał? Także coraz więcej detali tutaj się pojawia na San Francisco. Bardzo ładnie. Zaraz zajadę do portu, zobaczę co tam będzie można transportować. To już ostatnia moja paczka, którą mam do dostawy i ta droższa chyba. Cyk. Okej. No i zobaczmy. No i tutaj sobie wbiłem kolejny poziom. Szkoda, że dalej musimy mieć te takie kartony, które trzeba gdzieś tam zapakować, wiesz, z tyłu samochodu, żeby coś przewozić. Ale rozumiem, że na tym etapie nie mają jeszcze zrobionych tych modeli różnych rzeczy, tak jak tutaj mieliśmy do przewiezienia wycieraczki, co w języku polskim to może mogą być wycieraczki na okno, nie? A mogą być to też wycieraczki pod nogi. W języku polskim nie ma rozróżnienia między tymi dwiema rzeczami. Musisz się po prostu domyślić, co to jest. Zaraz. Nie było chyba tej stacji benzynowej tutaj. Czy była? O, rura wydechowa została uszkodzona. Przeholowałem chyba z... No trudno, będzie lepiej brzmiał. Ty, faktycznie dźwięk mu się zmienił. Tutaj też coś to wygląda inaczej. Okej, tu jest kolejne centrum logistyczne. Czuję się jakbym miał jakąś taką chorobę związaną z pamięcią, wiesz, czy wszystko jakoś inaczej wygląda, jak to się nazywa. Tutaj mamy naczepy już do transportu, to znaczy na razie nie ma żadnych, ale może się pojawią, jak będę miał wyższy poziom. Na obecną chwilę są same ciężarówki do transportu, muszę mieć czwarty poziom.
Jest mielonka! Ty, to co będzie można w takim razie zabierać w samochodzie z hyperautami? Będziemy mogli tam hyperautka transportować? O, trzeba zobaczyć koniecznie. Ile ja tu koni mam? Zajebiście, nie zginąłem. Zobaczmy, o co tu chodzi. Widzę, że mam wszystkie te... O, poziom oleju w silniku krytyczny niski. Musiałem miskę rozwalić. Shit. To niedobrze. Trzy samochody dostępne. No nie do końca, ale zobacz jakie fury. Próbowaliście kiedyś zarżnąć silnik tutaj? Ja jeszcze nie. Mam niski poziom oleju, bo pewnie miskę olejową rozwaliłem, więc cały olej wyparował. Jeszcze zobaczę, co jest w tym tutaj do zabrania. Tutaj też czasami były fajne rzeczy. Ale samo to, że będzie można transportować pojazdy, już robi robotę. Ja się cieszę z każdego takiego gówna w tej karierze, bo dużo czasu tu spędziłem i brakowało mi tego rozwoju tutaj jakoś tak bardziej, żeby było go więcej. Chcę pojechać jeszcze do portu, ale tu widzę, że nie ma żadnego transportu portowego. Coś mi się wydaje, że zaraz zarżnę silnik w moim nowym aucie, dopiero co kupiłem. Ja myślę, że... O, coś się dzieje z silnikiem. Wyciek z miski olejowej, tak jest. Silnik jest pozbawiony oleju. Posłuchajmy, jak brzmi. O, kołpak odpadł. O, dostałem! Dostałem mandat! $70! I... Przy okazji nowy rekord jazdy w mieście. Dodali mandaty, nigdzie o tym nie napisali, a to chamy. Ej, okej, to już wiem, dlaczego więcej kasy można zarobić teraz. Bo więcej można też stracić. Chcę sprawdzić, czy dojadę w ogóle do portu. Ale to może być już koniec, bo coraz mniej mocy, zapieka się to tam wszystko. Na trójce już pod górkę ledwo co ciągnie. Ale może dojadę jeszcze, zobaczę. Ciśniemy go pod samą czerwoną krechę. Niech magnuj. Co za ból. Jest jeszcze 130, ostatnie 130 w życiu tego silnika. 140. Hamulce są zdrowe, dobrze hamuje. Coraz gorzej to jedzie. A ja mam taki wewnętrzny ból, bo ostatnio też mi się silnik zatarł w rzeczywistości. Nic przyjemnego, od razu 20 tysięcy do kosza za remont. Aha, aha. 70. Jeszcze się rozpędza. Kurde, mocne te japońskie silniki. Już się świeci na mocno pomarańczowo silnik. Może być tak, że się zatrzymamy i już nie ruszymy. O, patrz, tutaj nie ma tej strefy, gdzie się pobiera ładunki. Czy to moje auto, tak? Tak! Tak brzmi zatarty silnik? Ale czad, nawet taki dźwięk zrobili, wow! W jakiej innej grze możesz zatrzeć silnik? Przegrzanie silnika. Przegrzanie oleju? Przecież nie było oleju, halo. Co, jest w końcu ten olej, czy nie ma? Okej, okay, więc tutaj mamy... O, mogę coś zabrać? 80, nie no, chyba już nic nie dostarczę. Ale mamy jakieś przyczepy. Ty, przyczepy mamy. Nie tylko naczepy, ale też przyczepy. To będę miał obojętnie jaki samochód, nawet ten. I będę mógł sobie już transportować jakieś rzeczy. Ale to jest zajebiste. Ej, skoro i tak już samochód do naprawy, to sprawdźmy, czy działa tutaj ta kamera nowa. Tylko pojadę do jakiegoś auta i na czołówę się zderzymy. A
teraz tych samochodów ruchu ulicznego jest więcej, zauważalnie. Znaczy zwiększyłem sobie, bo nie ma to jakiegoś dużego wpływu na wydajność gry. Uwaga. Oj, obawiam się, że może nie działać. Tutaj powinna się ta kamera już załączyć, nie? Dobra, samochód chyba ma już dosyć mój. Będzie trzeba do ubezpieczyciela dzwonić, że przypadkiem mi się zepsuł, no nie moja wina. Takie życie jest. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z kariery BeamNG Drive, ale przede wszystkim też na live, gdzie będę sobie robił te wyzwania od nowa. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć.